Przez całą noc padał deszcz i pokazywało, że będzie padać śnieg. I z tego, co widać tam w górach, to znaczy w górach, tam właśnie na tym wzgórzu, jest teraz mgła, która się cały czas unosi i to widać. I słuchajcie, tam jest śnieg, tam leży śnieg. Słuchajcie, właśnie Paulina poszła do sklepu naszego lokalnego tutaj obok, bo ja spałem i kupiła takie pyszności, zobaczcie. Czyli tak, tutaj mamy pomidory, które pachną, są tak czerwone, tak pięknie pachną. Tutaj mamy szynki, tak. Tutaj mamy kolejny serek tutaj, bułeczki chrupiące, pekorynie serki, masełko. To jest... Po pysznym śniadaniu zdecydowaliśmy z Pauliną odkryć tajemniczy ogród, o którym wspominał nam właściciel. Żeby się do niego dostać, trzeba było otworzyć i przejść przez średniowieczną piwnicę. No to robi robotę. Mały, przytulny włoski ogródek, przyjemny szum wodospadu i śpiew ptaków. Tutaj można delektować się poranną kawą. I to jest właśnie nasz ogródek. Na chwilę puściłem drona, żeby nakręcić parę ujęć. Możecie je zobaczyć w poprzednim odcinku. Właśnie dotarliśmy do miejscowości Bellagio. Tak to wygląda, jest prześlicznie. Jest chłodno dzisiaj, nie? Mój tak, kotek, rękawiczki, czapka. Komfort termiczny się liczy. Oczywiście. Bellagio ze względu na swoje położenie jest także zwane perłą jeziora Como. Zabytkowa architektura tego miasta nawiązuje do czasów Belle Époque. Można się tutaj dostać drogą lądową lub wodną. My wybraliśmy autobus o numerze C30, który bezpośrednio dojeżdża do Bellagio. Warto tu przyjechać dla widoków, portowego położenia miasta oraz zabytkowych willi. Uliczki bardzo wąskie, klimatyczne. Z uwagi na małą liczbę turystów mogliśmy eksplorować w spokoju urokliwe, wąskie uliczki, gdzie co krok mijaliśmy klimatyczne bistra i restauracje.
Popołudniowy spacer sprawił, że naprawdę zgłodniliśmy, więc postanowiliśmy odwiedzić polecaną restaurację Antici i Sapori. Słuchajcie, zatrzymaliśmy się teraz, żeby zjeść w Antici Sapori, bistro en restaurante. Zjemy sobie teraz pizzę, napijemy się pysznego espresso i będziemy delektować się tą chwilą, ponieważ wyszło nam słoneczko i jest przepięknie. Parma. A ty co masz? Arrabbiata z czosnkiem i parmezanem. Pysznie wygląda. Słuchajcie, musieliśmy się zamienić na dania, czyli ja oddałem swoją parmę, ponieważ Paulina umiera, bo ta arrabbiata jest bardzo ostra. Więc niestety ja będę musiał zjeść. A moja parma poszła. Dobra. W naszej opinii Bellagio to miasto, które warto odwiedzić na popołudniową przechadzkę i kawę w portowej restauracji. Nie urzekło nas ono jednak tak bardzo, jak Nesso, w którym się zatrzymaliśmy. Na pewno wrócimy tutaj, by wyruszyć stąd promem do Vareny czy Menaggio, co Wam także polecamy. Kochani, jest poniedziałek, jest godzina 7.30. Kardio zrobione. Tak, kardio zrobione, bo musieliśmy wejść na górę. I kończymy, wracamy właśnie do Bergamo. No i na lotnisko. To były cudowne 4 dni. Każdemu polecamy.